A tutaj jest ulica. Jest to ulica Świętokrzyska. To jest szpital dla dzieci. Ale my będziemy tutaj o klasztorze. Z punktu widzenia wejścia do naszej byłej szkoły na Konopczyńskiego. No do tego klasztoru, którego akurat nie widać, bo to tam na tamce niżej po prawej, przyjeżdża taka pani Krysia, katoliczka z Saskiej Kępy. Raz to ją w ogóle nie chcieli słuchać, ona się obraziła, wygłosiła wykład od siebie, że tylko przychodzicie się nażreć, śmierdzicie. Ja mówię, że rzeczywiście oni śmierdzą i to po prostu, tak jak Krysia mówi, że ten gruby jest piękniejszy od świni, to czasem mówi piękniejszy od gówna. No to więc ta pani Krysia, katoliczka z Saskiej Kępy, mówi, że oni śmierdzą po prostu gównem jakimś. Także nie muszą się odwracać. No tak te klasztory katolickie, polskie, Polaków swoich mogłyby poobmywać, pooczyszczać. Ja raz zadzwoniłam na pogotowie ratunkowe i mówię, i jeszcze pazury byś, moja kochana, musiała im poobcinać. Do kapucynów jedź i poobcinaj im pazury.